4 marca do 24 lipca w Polsce stwierdzono 42 038 zakażeń koronawirusem. Nie znamy, co oczywiste, liczby osób przechodzących COVID-19 bezobjawowo. Wiemy, że przypadków śmiertelnych było 1655, a aktualna liczba chorych to 8386. Blisko 3 miesiące spędziliśmy w izolacji. Część obostrzeń wciąż obowiązuje, specjaliści w dalszym ciągu zalecają ostrożność. Zapraszamy na specjalne wydanie programu Koronawirus w Polsce, w którym powiemy o aktualnych zaleceniach w związku z epidemią, o ilości chorych w Polsce i o tym, czy epidemia minęła, mija, czy nadal trwa. Zacznijmy od aktualnego stanu zachorowań. Lipiec rozpoczął się w Polsce zachorowalnością na poziomie między 350 a 400 stwierdzonymi zachorowaniami dziennie. Zauważalny spadek do poziomu około 200 zachorowań dziennie wystąpił w pierwszym tygodniu miesiąca. Niestety był to koniec dobrych wiadomości. Później spadki były nieznaczne, a kilka ostatnich dni przyniosło dynamiczny wzrost z około 400 zachorowań 23 lipca do 584 potwierdzonych zakażeń 25 lipca. Sprawdźmy, gdzie zachorowalność jest najwyższa, a gdzie najniższa. Tu oprzemy się na ostatnim opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia zestawieniu zbiorczym z 20 lipca. Najwięcej zachorowań stwierdzono w województwie mazowieckim, blisko 450 tysięcy. W województwie świętokrzyskim liczba zachorowań przekroczyła 200 tysięcy. Zbliżają się do tej liczby województwa wielkopolskie i śląskie. Ponad 100 tysięcy zachorowań stwierdzono w województwach łódzkim, dolnośląskim, małopolskim i pomorskim. Najmniej chorujących odnotowano w województwach opolskim około 16 tysięcy, lubuskim około 23 tysięcy, podlaskim około 50 tysięcy i zachodniopomorskim nieco ponad 60 tysięcy. Czy są to jednak dane w pełni miarodajne? Liczba zakażeń, które my wykrywamy, to są najczęściej zakażenia objawowe klinicznie, sięga 300 do 500, a więc trzeba to pomnożyć mniej więcej 4 do 5 razy tyle przypadków dziennie mniej więcej w Polsce jest jako takich. Oczywiście nie wszystkie trafiają do szpitala, większość jest bezobjawowa, subkliniczna, natomiast te 300-500 ma różnorodne dolegliwości, w tym ciężkie zapalenia płuc z zagrożeniem życia i to trzeba jasno zinterpretować. Jasno możemy sobie powiedzieć, pandemia nie minęła. Fakt luzowania obostrzeń nie oznacza, że nie obowiązują. Tym bardziej nie oznacza, że nagle jesteśmy bezpieczni i wszystko wróciło do normy. 25 lipca dystans społeczny zmniejszony został do 1,5 metra. Jest to ustawowa minimalna odległość między pieszymi w miejscach publicznych, w tym na ulicy czy w kolejce na otwartym terenie. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki do 13 roku życia, osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby niepełnosprawne, nie mogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie, a także, co ważne, osoby, które zasłaniają usta i nos. Warto przypomnieć, że eksperci zalecają w dalszym ciągu dystans dwumetrowy. Zalecane przez lekarzy specjalistów jest także, mimo zniesienia ustawowych zakazów, nieuczestniczenie w imprezach masowych, podczas których może dojść do zakażenia. Ja wracam do tej sprawy solidarności społecznej. Jedna czwarta kraju, to jest 9 milionów ludzi, w ogóle nie powinna w tych wszystkich uroczystościach uczestniczyć. Są ludzie z wielochorobowością, niezależnie od wieku, ale zwykle po 65 roku życia i ludzie starsi z deficytem odporności, z natury rzeczy, bo się starzeją. I absolutnie, jeśli mamy ratować im życie, zdrowie i nie rozwalić służby zdrowia napływem gwałtownym pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc, te osoby nie mogą w tym partycypować. Pozostałe osoby uratować kraj gospodarczo, no musimy ryzykować w jakiś sposób i to się z tym zgadza. Jest to trudna decyzja. Ja osobiście nie zamierzam, jestem starszym panem, ale wysportowanym, nie uczestniczyć w żadnych rodzajów, pomijając się codziennie narażam, prawda, z tymi pacjentami w mniejszym lub większym stopniu, prawda, mając kontakt, konsultując, czasem wykonując jakieś zabiegi.
ale zachęcam wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek problemy zdrowotne, unikania tego rodzaju, skracania kontaktu, nie noszenia masek i nie mycia rąk jako tak. Absolutnie to powinno obowiązywać do czasu masowych szczepień. Pamiętajmy też, że w dalszym ciągu należy nosić maseczki. Eksperci zalecają, a ustawodawca do odwołania nakłada obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu. Na przykład na zatłoczonej ulicy czy przy stanku autobusowym oraz w przestrzeni zamkniętej, na przykład taksówce, autobusie, sklepie. I nie należy tych zakazów lekceważyć, zwłaszcza w sytuacji, gdy stykamy się w różnych miejscach z dużą ilością nieznanych nam osób. Do zasłaniania nosa i ust możemy użyć maseczki jednorazowej, którą po użyciu wyrzucamy do kosza. Możemy też użyć maseczek wielorazowych lub elementów garderoby. Jedne i drugie po użyciu należy zdjąć i odłożyć do rzeczy przeznaczonych do prania, a następnie niezwłocznie umyć ręce. Po wypraniu w wysokiej temperaturze maski lub elementu garderoby, którym zasłaniamy nos i twarz, suszymy go, po czym odkładamy przed użyciem do zamkniętego pojemnika lub woreczka do czasu ponownego użycia. Pamiętajmy też o 6 poradach, które zwiększają nasze bezpieczeństwo. Często myjmy ręce mydłem przez około 30 sekund. Tam, gdzie nie możemy użyć mydła, na przykład po wyjściu ze sklepu, używajmy antybakteryjnego żelu lub sprayu z alkoholem. To nie wyklucza oczywiście obowiązku umycia rąk zaraz po powrocie do domu. Zakrywajmy usta zawsze, kiedy kaszlemy lub kichamy. Zużyte maseczki, chusteczki, rękawiczki i tym podobne zawsze wyrzucajmy do kosza. Pamiętajmy o dystansie społecznym. Używajmy masek i rękawiczek. Nie dotykajmy twarzy dłońmi, które mogły mieć kontakt z patogenem. Wszystkie te zalecenia nie przestały obowiązywać w chwili zakończenia lockdownu, czyli zakazu wychodzenia. Wręcz przeciwnie, im mniejszy jest ustawowy dystans społeczny i im więcej osób może jednorazowo uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach i imprezach masowych, tym ważniejsze jest ich bezwzględne przestrzeganie. Bez otwierania się padniemy gospodarczo, nie będzie z czego tych ludzi leczyć. Z drugiej strony, jak przegniemy z tą pobluzowaniem wszystkich tych obostrzeń, prawda, i nieegzekwowaniem istniejących, bo to jest większy problem dla mnie, to się skończy katastrofą, służba zdrowia tego gwałtownie nie wytrzyma, załamiemy się i po prostu będzie sytuacja typu włoskiego i hiszpańskiego. Na koniec przypomnijmy, kiedy należy skontaktować się z lekarzem lub stacją sanitarno-epidemiologiczną. Połączenie objawów, duszności i trudności z oddychaniem, gorączki lub stanu podgorączkowego i typowych objawów przeziębieniowych, kaszlu, bólu mięśni, ogólnego zmęczenia, bólu gardła i głowy może oznaczać zakażenie koronawirusem. W przypadku stwierdzenia tych objawów, niekoniecznie wszystkich, lub dodatkowo utraty smaku i węchu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu poprzez teleporadę lub najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Informacje i numery telefonów znaleźć można m.in. na stronie gov.pl.